Czy minister Kierwiński był pod wpływem alkoholu, czy nie? Cała Polska o tym huczy. Słuchajcie, okazuje się, że no, wygląda na to, że nie był. To, co się wydarzyło na uroczystościach, spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem, jak pisze pan minister na swojej platformie, na platformie X. A dokładnie, zanim wydacie wyrok, posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego, natychmiast udałem się na komendę policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik równa się 0,0. To, co wydarzyło się na uroczystościach, spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem. Piękny zwrot akcji, co? Na dowód tego wszystkiego pan minister przedstawia badanie z alkomatu, wydruk z alkomatu, dokładnie czas rozpoczęcia 14.45, czas zatrzymania 14.46. Wszystkie dane tutaj podał tak jak trzeba, więc jak myślicie, jak było? No cóż, no wychodzi na to, że my wszyscy się myliliśmy, nieważne co słyszeliśmy, to wszystko problemy techniczne. I pogłos, więc no cóż, no pan minister wygląda na to, że był całkowicie trzeźwy. Oczywiście, no cóż, jako mundurowy i działając na różnego rodzaju ćwiczeniach, nie ćwiczeniach, innych takich rzeczach, różnych się rzeczy człowiek przez te 26 lat nauczył. No i na przykład wiem, że taka butelka glukozy to i trupa postawi zaraz na nogi. No cóż, no... Co wam mam powiedzieć? No nie takie rzeczy człowiek widział, szczerze mówiąc. Czy jest wtedy wynik 0-0? Nie mam zielonego pojęcia. No ale przecież, żeby było jasne, ja tu nic nie sugeruję. Przecież pan minister czy jego otoczenie no przecież nie posunęłoby się do takiego numeru, prawda? No bo przecież to no, Polska słyszała. Ale może faktycznie problemy techniczne, pogłos, no akurat tutaj, akurat w tym momencie, no ale przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Ja naprawdę bym wolał, żeby to tak było, żeby to okazało się prawdą. No przecież, no zresztą innej wersji już nie będzie. To już tak zostanie. Nieważne co słyszeliśmy, nieważne co nam się wydawało, jest kwit. Koniec tematu. Także tutaj jest już temat zamknięty. Przecież wszyscy dokładnie o tym wiemy. Wynik równie szybko się rozprzestrzenił jak filmik z panem ministrem. No i Polska jest oburzona. Ludzie są oburzeni. Ja tutaj przedstawię jeden komentarz, jedną wiadomość, która do mnie przyszła. Pozwólcie, że wam przeczytam. Chodzi o reakcję na ten filmik akurat. To nawet nie jest smutne, to jest żałosne. Pozwalając na takie skór na szczycie władzy, daje przyzwolenie i prawo do naśladowania na najniższych szczeblach przez komendantów na przykład. No tak, już jeden przykład mieliśmy. Facet strzela z granatnika, rozwala całe piętro, naraża ludzi na zdrowie, na utratę zdrowia, a nawet życia, taka jest moja opinia, a dostaje status pokrzywdzonego i niezłą odprawę na koniec, więc no tu jest, cóż, przyzwolenia przyzwoleniami, dobry przykład, nie ma co, no ale dobrze, przed komendantów, moim zdaniem to nie funkcja czy stopień, a honor i godność czyni nas ludźmi z moralnym kręgosłupem, prawdziwymi patriotami. Wprowadzenie takich resortowych, rozkapryszonych dzieci do władzy niweczy trud wielu ludzi i wysadza od środka powagę państwa polskiego. Putin chyba otwiera szampana i pije za zdrowie tych bar. Nie będę cytował, bo jeszcze ktoś mnie, chociaż to był cytat tylko, ale no tak to wygląda i ciężko się tutaj, a doczytam może resztę. Nic mnie tak nie wkurza, a jak głupota podszyta egoizmem, butą i podsycona alkoholem. Tak to może zachowywać się pijany wujek na weselu, ale na litość boską nie minister, to... No i parę metrów mu, to był cytat akurat jeden. No cóż, trudno się nie zgodzić. Ja jestem bardzo ciekawy, jak w ogóle czują się strażacy. Tak. No cóż, z jednej strony patrząc na tą całą akcję,
To powiem wam szczerze, dobrze tam byli strażacy, bo jakbym się zaczął palić ze wstydu, to miałby kto mnie gasić. No ale w każdym razie to okazuje się wszystko, że to jest nieprawda. No cóż, ja szczerze mówiąc, no mam mieszane uczucia ogólnie rzecz biorąc, ale no jest kwit. Jest kwit i jest koniec tematu. Coś podejrzewam, że będzie się sporo mówiło na ten temat. Naprawdę bardzo dużo i jestem ciekawy tych komentarzy. Sam jestem ciekawy, co wy myślicie, bo ja naprawdę w tym momencie, no, oglądając to czułem się zażenowany. Naprawdę było mi wstyd, choć nie wiem dlaczego, ale było mi wstyd, jak tego słuchałem. Przecież ten przekaz, poszedł w świat. Poszedł w świat. Więc no cóż, ja bym się nie zdziwił, jak tu za chwilę znajdą winnego za te problemy techniczne. No zamach pewnie, zamach za te problemy techniczne. Właśnie, no może ktoś tam majstrował. Słuchajcie, może komuś zależy właśnie na popsuciu opinii pana ministra. No nie wiemy tego, nie wiemy, prawda? Bo w końcu no, musimy sobie zadawać następne pytania. Może będzie tu powołana jakaś komisja śledcza. Kto wie, czy nie. Słuchajcie, jestem... Cóż, wyniki tutaj widzicie, komentarz pana ministra widzicie, bardzo szybka reakcja, dosłownie bardzo. Powiem wam szczerze, że takiego zwrotu akcji naprawdę w życiu się nie spodziewałem. Także czekam na waszą opinię, co wy myślicie na ten temat. No i co? A ja już naprawdę tupam nogami i zastanawiam się, jak to będzie się i czy w ogóle, ale myślę, że będzie się komentowało. I co będzie mówione? Czy komuś tam w ogóle brewka drgnie, będzie mówił o tym wszystkim, co myśli, albo uzasadniał daną sytuację? Powiem wam, w takie święto, przy takich okolicznościach, w takich okolicznościach w życiu się takiego czegoś nie spodziewałem, a szczególnie tego zwrotu akcji. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Aleksander, cześć. Szanowny panie prezydencie, panie marszałku, eminencjo, panie komendancie straży pożarnej, czcigodni państwo, służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili po tym, jak poznali polskiego strażaka, że nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi partnerzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać z misją międzynarodową, pomagać gasić pożar. Szanowni państwo, właśnie tego wam życzę. Życzę, żebyście zawsze mieli w sercu dumę ze służby, dumę z tego, co robicie, żebyście mieli wiarę i przekonanie, że wasza praca jest doceniana, nagradzana i przede wszystkim szanowana. Moi drodzy, na sam koniec mojego przemówienia życzę wam, abyście mieli w sobie siłę. Siłę pokazywać, jak ważna jest praca i służba dla społeczeństwa. Bardzo wam dziękuję.